Roger Hargreaves, pan Leniuszek. Pan Leniuszek mieszkał w śpiochowie, które było niezwykle rozleniwiającą i senną krainą. Ptaki w śpiochowie latały tak powoli, że czasem spadały na ziemię. Trawa rosła tam tak niespiesznie, że trzeba ją było kosić tylko raz do roku. Nawet drzewa wyglądały na rozleniwione i przysypiające. Czy wiecie, o jakiej porze budzili się mieszkańcy śpiochowa? Wcale nie rano. Wstawali dopiero po południu. Nasza historia zaczęła się, gdy pan Leniuszek zasypiał właśnie w swoim łóżku. W śpiochowie nawet zasypianie zajmowało dłuższą chwilę. Pan Leniuszek mnóstwo czasu spędzał w łóżku. To było jego ulubione miejsce. Otworzył oczy, ziewnął, potem jeszcze raz ziewnął i z powrotem zasnął. Później pan Leniuszek ponownie otworzył oczy, ziewnął, potem ziewnął po raz drugi i znowu zasnął. Dużo, dużo później pan Leniuszek w końcu wstał i poszedł zrobić sobie śniadanie. Choć właściwie była już pora obiadu. Nastawił czajnik, by zaparzyć sobie herbatę. Zagotowanie wody zajmowało śpiochowie równo 2 godziny. Potem podpiekł sobie kromkę chleba. Upieczenie grzanki zajmowało w śpiochowie równo 3 godziny. Ale za to grzanki nigdy się tutaj nie przypalały. Czekając, aż wszystko się ugotuje, upiecze, pan Leniuszek wyszedł przed swój domek, zwany Ziewomkiem. Usiadł na krześle w ogródku. I chyba się domyślacie, co się stało. No właśnie, pan Leniuszek ziewnął, potem ziewnął raz jeszcze i zasnął. Nagle przebudził się i zerwał na równe nogi. Niezbyt często zdarzały mu się tak gwałtowne przebudzenia. A obudził go zaskakujący hałas. Tubalny głos, który mówił: obudź się, obudź się, obudź, obudź. Przed panem Leniuszkiem stali dwaj panowie. Nazywam się pan Trut, przedstawił się pierwszy z nich, a ja jestem pan Znój, wyjaśnił jego towarzysz. Pójdzie pan z nami, powiedział do pana Leniuszka pan Znój. Nie możemy pozwolić, by ktoś przesypiał całe dnie, dodał pan Trut, zmuszając pana Leniuszka do wstania. Ale kim wy jesteście, panowie? Dopytywał pan Leniuszek. Jesteśmy Trut i Znój, odparli jednocześnie. Och, westchnął pan Leniuszek. Proszę z nami, pan Trut ponaglił pana Leniuszka. Szkoda marnować cały dzień, ale... zaprotestował pan Leniuszek. Żadnych ale, uciął pan Trut. I żadnych jeśli, dodał pan Znój. Trzeba porąbać drwa, pościelić łóżka, wyszorować podłogi, przynieść węgiel, umyć okna, pozmywać talerze, odkurzyć meble, skosić trawę, przyciąć żywopłot i ugotować coś do jedzenia. I nie zapomnieć o zacerowaniu ubrań, uzupełnił pan Trut. Ojej, jęknął pan Leniuszek. Mam szorować drwa, przynieść łóżka, skosić podłogi, ugotować węgiel, pościelić okna, zacerować posiłek, porąbać meble, pozmywać trawę, odkurzyć żywopłot i przyciąć ubrania? Tak był tym zaskoczony, że wszystko mu się pomyliło. Ale Trut i Znój zaraz zagnali pana Leniuszka do roboty. Rąbał, ścielił, szorował, przynosił, polerował, zmywał, odkurzał, kosił, przycinał, gotował i cerował, nie wspominając nawet o różnych innych drobnych pracach. Biedny pan Leniuszek. A teraz czas na spacer, oznajmili Trut i Znój, gdy pan Leniuszek skończył swoje zadania. I ruszyli na najdłuższy spacer, na jaki pan Leniuszek kiedykolwiek się wybrał. Był przecież jedną z tych osób, które nigdy nie chodzą, gdy można usiąść i nigdy nie siedzą, kiedy można się położyć. Ale tego dnia nie miał wyboru. Zmuszali go do spaceru przez wiele, wiele, naprawdę wiele kilometrów, aż w końcu pan Leniuszek poczuł, że całkowicie zdeptał sobie nogi. Biedny pan Leniuszek. Kiedy powrócił do Ziewomku, pan Trut z miejsca oznajmił: wspaniale, a teraz czas na bieg. O nie, zakwilił pan Leniuszek. Jak dmuchnę w ten gwizdek, wyjaśnił pan Znój, pokazując trzymany w ręku przedmiot, musi pan natychmiast biec. Tak szybko, jak pan potrafi, dodał pan Trut. Pan Leniuszek jęknął cicho i przymknął oczy. Pan Znój przyłożył gwizdek do ust. Zaświstał gwizdek. Zaświstał ponaglająco po raz drugi. Pan Leniuszek, biedny pan Leniuszek, chcąc nie chcąc, musiał zerwać się z miejsca. Ale jego nogi nie chciały się ruszyć. Pan Leniuszek otworzył oczy, by sprawdzić, co się stało. Okazało się, że wciąż siedzi na krześle w swoim ogrodzie i to dlatego jego nogi nie chcą się ruszać.
Po panach trudzie i znoju nie zostało ani śladu. To był tylko okropny sen, a świst wydobywał się z czajnika, w którym wreszcie zagotowała się woda. Pan Leniuszek westchnął z olbrzymią ulgą, a potem poszedł do kuchni i siedząc nad śniadaniem zaczął rozmyślać o tym, co mu się przyśniło. Wiecie, co było dalej, prawda?